Łamen Show. Cześć, witam. Normalnie tak mi się rymuje, ja zdrowie pytam, to może zapytam swojego gościa, jak tam zdrówko Karol, bo się martwiłem o ciebie, bo to wiesz, było tak, dzisiaj 5 stycznia, tak? No to już nawet nie 3-dniówka, a 5-dniówka. Jak Sylwester? Bardzo dobrze. A stosunkowo udany, czy? Całkiem udany. Całkiem stosunkowo udany. No to zadowolony, a będą z tego dzieci? Znaczy, tak zrobiliście, żeby nie było. Dobrze. A powiedz mi, tańczyłeś trochę? Troszeczkę tam potańczyłeś, było tobie głośno? Tak było, odpowiadasz pod syllabami. Była zabawa. Było, a było oczy zielone były? Znaczy, oszalały? Tak? Nie było, dobrze. A ja miałem oczy zielone, wyobraź sobie. W telewizorze miałem przez twoje oczy zielone. No dobrze. To jesteśmy z Karolem na 1-1. Najpierw ja pochorowałem, potem on pochorował, ale w cali zdrowi. Cali zdrowi, a tego, z tego wszystkiego do mnie włosy wszystkie z głowy powypadały. Bo ten... No tak to już jest. Patrzę na gazety. Oczywiście wiecie, znacie moje określenie makulatura. No co ja poradzę, że w gazetach na przykład tak. To Rodowicz mówi, brał morfinę, żeby śpiewać. No ja to zazwyczaj jak chcę śpiewać, to piję ten flaszkę czarnej wiśni, ale ten. Ale ona morfinę to jest niedozwolone, chyba to jest ten. To jest chyba narkotyk dla bardzo ciężko chorych na raka, nie? Dla uśmierzenia bólu. No właśnie, no ale ten. No dobra, wszystko jedno. W każdym razie obok jest Petrus, zrzucił obrączkę. Tak by mnie to w ogóle obchodziło. Widzę, że swetru zrzucił, bo jest w t-shircie. Zobacz, Karol. Widzisz, już bez swetru. A to niedługo i będzie i bez partii, bo zdaje się, że go chcą szurnąć. Ten, ale wiesz dlaczego? To śmieszne, bo że wiesz, z tą pojechał, a Sylwestra pojechał. Nie, bo to, a trener Niemczyk, trener siatkarek to mówił tak, ale bez żadnych analogii z tym. Mówił tak, jak trener zaczyna bzykać jedną siatkarkę, to musi wybzykać wszystkie. Bo jest tak niesamowita zazdrość między nimi, że to jest coś chorobliwego. I mówi, dlatego wiesz co, Pawełek, jak mi się chciało jakoś bzykać, to od razu się z nią żeniłem, żeby nie było niedomówień. I dlatego miałem tyle żon. Także co, prowadzenie ekipy żeńskiej, a tu w tym wypadku mamy ekipę żeńską, no wiesz co to jest. To jest po prostu strzelowanie matriarchatu z domem wariatów. Nie? To jest z tego. To jak w maglu. To jest w ogóle, wiesz co, to co ja w życiu przeżyłem, to jest pikuś mały. W porównaniu z prowadzeniem, wiesz, tutaj klasy żeńskiej na przykład, nie? No dobra, ale to już nie nasze zmartwienie, natomiast okazało się, że kociarz 90 tysięcy podwędził. Ładnie się w tym PZPN-ie nauczył tego, faktury wystawiać, nie? Tego. Także podwędził kociarz trochę, no i dobrze, przynajmniej na alimenty będzie. Ale do czego wracam, bo to tylko wyłącznie do tego, że gazety dzisiejsze, a tam ani słowa o tym, co jest przebojem, od wczoraj wieczorem, od przebojem, że tak powiem, już krążącym w necie. No i to jest przykład właśnie, że gazeta jest fajna, tak żeby ten w dawnych czasach się pod koszulę wkładał, żeby było cieplej, bo papier nie przepuszcza powietrza. No dobra, patrzymy co tam w Superaklo, to się dowiemy czegoś ciekawego. Wiesz, newsy, Karol, nie przegapiłeś żadnych newsów futbolowych. Poza tym, że odszedł Bereszyński, tak, to już Jezus, co ta Legia przez niego miała, lepiej jakby on się w ogóle nie urodził, to mi się wydaje. Była, Legia przede wszystkim byłaby 2 lata wcześniej, widzę mistrzów, nie? Ale ten 2 czy 3, no jakoś wcześniej w każdym razie, dużo, nie rok, tylko dużo, dłużej. Ale ten, ale co chciałem powiedzieć, że były fajne te transfery w Legii, bo... Wyobraź sobie, że tak, sprzedali Nikolicia za 3 miliony, kupili Andrzejczyka za milion, ale podpisali już na 4,5 roku kontrakt, ponieważ ma najwyższy w Legii, to 500 tysięcy euro bez premii. 500 tysięcy, czyli wydali jeszcze 2,5 miliona na jego, znaczy musieli te pieniądze zaplanować, skoro podpisali na 4,5, czyli tu 2,5, tu milion, to jest jeszcze za podpis pół. To sprzedali za 3 najlepszego strzelca, a kupili za 4, 2,5, 3,5, 4. A kupili za 4 podstarzałego obrońcę, bo go lubią.
Fajne, nie? No tak. No tak, a ty powiesz, że świetny jest, kapitalny. Myślę, tak. Tak, no Jezus Mary, weź na euro wszystkie bramki traciliśmy od strony Jędrzejczyk-Pazdan. No weź, naprawdę, jak była, kocham. Karol, jak ty się kurwa nie znasz. No. Jezus Mary, ile ty już robimy ten one man show? No już 2 lata. Te 2 lata już mógłbyś się trochę, wiesz, poduczyć, troszeczkę. No pamiętaj, drużyn się nie buduje na obrońcach. No Jezus Mary, zwłaszcza na bocznych. No. Kiedyś jeszcze ja myślałem, że on dużo bramek strzelał. Pamiętam, jak hat-tricka Arsenalowi załadował i ten. I potem jak on wrócił pierwszy raz, bo ciągle wyjeżdża i wraca. To nie jest sposób na zarabianie skądinąd. I ten. I patrzę, a on już tak jak dawniej się kręcił w polu karnym, tak się dalej kręci, ale piłka już go nie szuka. Wiesz jak to jest, nie? Że czasem tak było z Terym, że go szukała i już przestała go szukać i Mourinho musiał go oszurnąć. Znaczy musiał, nie musiał, no ale to już taka była kolej losu. I teraz Cahilla szuka w polu karnym, nie? Za jakiś czas przestanie. I jakiś tam inny będzie Zenek, nie? Którego piłka będzie szukać, z obrońców oczywiście. Także ten, dobra, potłukł się i spadł z tronu. No to tytuł nawet niezły. Tak patrzę, ten superaczek. Właśnie nie mogę zrozumieć w tych skokach, o co chodzi. Wiesz co, wczoraj były jaja, bo ten... Wczoraj były jaja, dlatego że nasi skoczkowie protestowali, że wiatr wieje. I ten, i, a Małysz powiedział w ogóle, że to skandal jest, żeby skakać w takich warunkach, jak wiatr wieje, nie? Ale przecież tam się dolicza punkty, jak wiatr wieje i odejmuje, jak nie wieje, czy odwrotnie. Wszystko jedno, to i tak jest bez sensu, całe te skoki, no i ten. A oni biorą kasę, że udają takich odważniaków, nie? No a tym polega cała ich strategia marketingowa, że oni zbijają się w przestworza. Polskie lotnictwo, to przecież Stoch miał te polskie barwy lotnicze na kasku w Soczi, kiedy wygrywał i tak, a nagle jak trochę powieje, wiesz, nikt się nie zabił, nikt się nie połamał, jeden skręcił kostkę, wiesz, ja skręciłem tu kostkę przechodząc na drabinie do sąsiadki, no i wiesz, ale gazety o tym nie pisały. No w każdym razie te wyszło na to, że to mieczaki są, no, skaczą po 120 metrów, ja rozumiem, żeby nagle jeden się urwał ze smyczy jak murańka i walnął 148. Przeskoczył wszystko i wylądował na płaskim. Ale nie, normalne skoki na bóle, na bóle. No wiecie co to jest, skok na bóle, to jest po prostu kpina. Więc ten, więc tam mięczaki są, nie ma co lamusy i tyle. Dobra, ale oczywiście życzymy, żeby wygrał ten nasz Stoch cały czas i tak dalej. Słuchaj, przekazujemy koszulkę z podpisami gwiazd. Prezes ZPR Media, o to zobacz jak on wygląda, ten właściciel. Super Ekspresu. ZPR to są Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe. I ten koszulkę kadry będzie licytował. No dobrze, pewnie sam kupi, jak znam życie, bo to jest tak zazwyczaj, nie? Że ten kupi, no bo trudno do ludzi puścić za 300, nie? To bez sensu. Ja tylko po raz setny, to dla Wielkiej Orkiestry. Ja tam mnóstwo pieniędzy wydałem. Muszę powiedzieć, że też kupiłem parę koszulek i sprzedałem również. Sprzedałem Olisa DB za 4, kupiłem za 3 Owena, a sprzedałem za 7. Za 4, ale wpłaciłem 7. Dobra, ten, więc tak w sumie z tej aktywności mojej do 11 tysięcy, no to mogę powiedzieć, że mam czyste sumienie a propos orkiestry. Natomiast niezmiennie powtarzam, przestańcie dawać te koszulki, dawajcie gotowiznę, bo ja wiem dobrze jak ten, jak to jest rodzina biedna. Na szczęście Bogu dziękować, nie było w rodzinie inwalidów, ale poza inwalidami umysłowymi, nie? Jeszcze się niektórych nawet nie pozbyłem, ale wytrzymać trudno, zabić nie wolno, wiecie jak to jest. W każdym razie, Karol już SMS-uje, już Karol, to kocha to poczeka, pamiętaj, skup się na kamerce. I ten, no i wiem jak to jest w takich rodzinach, gdzie nie ma, ale nie, pisz sobie tego, pisz. Ten, chodzi mi o to, że jak cię o coś zapytam, to żebyś, wiesz, był w interakcji tak zwanej. Tak jak u tego, u swetru w kontakcie politycznym. Żebyś był in touch. No. I ten, więc chodzi o to, że w takich rodzinach biednych to nie są potrzebne te plakietki i autografy, tylko gotówka, no, żeby pójść do sklepu i ten. To wiele bardziej mi się podoba zbiórka w radiu. 16 tysięcy zbierają na wózek inwalidzki dla jakiegoś dzieciaczka. To jest kapitalna rzecz, bo zamiast koszulki na ścianie, on już pewnie ma 8 koszulek i laurki od kolegów, koleżanek z klasy, a on potrzebuje wózka inwalidzkiego, a nikt mu, Polska wielki kraj, bogaty, pełno miliarderów, a nikt mu tego wózka nie kupi, no niestety. Tak to jest. Tego jak jesteście zdrowi, to się cieszcie, dziękujcie coraz dziennie za to. Nie wiem, komu chcecie, dziękujcie.
Nie namawiam was koniecznie, żebyście klęczeli od rana, ale dziękujcie. No. Dziękuj, Karol, że wiesz, nawet jak się wywrócisz, to na zdrowych nogach, tak? Tak? No, ten. A jaka muzyka króluje, powiedz, w Suwałkach? Dobra. Ale jaka? No, no, co tam? Góral. Czy disco polo, czy nie? Góral na przykład. Co to jest góral? A, nie wiesz. To weź za mnie. Pierwsze kilka tylko tych. No weź, bo to mnie ciekawi, co? Bo jest teraz cisza na antenie, a muszę sobie przypomnieć. Aha, bo nie, no, ja myślę, że coś piliście tam. To tam możesz mieć problem z pamięcią. Kaczmareczka moja mała. O kurde, to tak bardziej prześnie było, tak na ludowo. No tak. Ludycznie. A czy można powiedzieć, że czy w Suwałkach niedobrze? Bardzo dobrze. Dobrze, no to o to chodzi. A jak żeście w końcu tam spali? 150 osób, powiedz, w tam tych iluś, no ile by nie było tam pokoi, powiedzmy 6, to jak można zmieścić w 6 pokojach 150 osób? Nie spaliśmy. Nie spaliście, aha, albo rotacyjnie, ty, rotacyjnie. Zapaliłem szyszę, napiłem się wódki, co w tym złego? Aha, bo ten, no, co to jest, co Seven Lounge? Aha, zapalił szyszę, ja też paliłem szyszę, to takie, no w ogóle moim zdaniem przereklamowane. O, teraz się broni głowa. Tak, no bo on jeszcze z Legii nie wyrzucony, ale tam niby na wylocie, wiesz, bo trzeba mu płacić pieniądze, to trzeba te pieniądze teraz komuś zabrać, żeby dać Jędrzejczykowi, to jest, wiesz, klasyka, nie? I ten, prezesi zawsze tylko sobie nie zabierają, nie? To też jest klasyka. Ale jak Miodowskiego wezmą i pożegnają, to może zaoszczędzą trochę, bo z tego, co mówił Leśny, to tak, Miodowski nie przyniósł ani dolara do klubu, nie? No to właściwie można powiedzieć, że mogłaby Legia tylko sprzedać jego miejscówkę i to zarobić na tym. Nie, żartuję. Niech oni sobie robią co chcą, mówiąc szczerze, dźwignęli ten klub z ruin, więc za to zasługa. Pamiętasz, co było, nie? No tak, wiem. Tak, bojkot kibiców, cały czas jakieś akcje dziwne, tego śmiechu. Jak patrzy na skład wtedy Legii, to się śmieje człowiek. Nie, no tak, no, dokładnie. Także ten. Natomiast chciało mi się śmiać, bo tak trochę się śmiali, że Legia kupiła zawodnika z drugiej ligi chińskiej, nie? No tego, znaczy nie kupiłam, bo go jeszcze badają, tego czego Chimę. Zmierzasz do Molde, czy nie? Chimę. Nie, ja nie wiem, zresztą wiesz, że ja się nie ekscytuję tymi transferami, bo to wiesz, na papierze wygląda, wiesz, o Van Persie, a potem się okazuje, gdzie ten Van Persie. Szasterski. Tak. No i ten, chodzi mi tylko o to, że z drugiej ligi, ja pamiętam, jak Legia jednego zawodnika dowiedziała z czwartej ligi i Wojtek Kowalczyk, nie? Daj Boże, nie? A z drugiej ligi, wiesz kogo Legia wzięła pół roku temu? No. Czerwiński? Nie, dobry. No widzisz, to na czujność, no. Klauszyk? Nie, z pół roku temu. Na czujność, no. Priorić? Nie. Pół roku temu Plijowicza wzięła Legia 2 lata temu. No. Nie, ale szybko się dziwałem. Aha, jeszcze jesteś na Strojach Suwalskich. Możliwe. Słuchaj, Wadis. Dzidzia jest z drugiej ligi. Norwich spadł z Premiership do drugiej. Czyli patrz, wzięli gościa z drugiej ligi, co się okazało? Najlepsze. Druga liga tutaj jeszcze całkiem niezła. No. Także ten, napił się wódki, czy co w tym złego? Jezus Maria, ja też się wiele razy napiłem wódki, tylko że nie musiałem potem biegać. No to jest ten. Ale nie zapomnę, to by śmieszne. Pojechałem kiedyś, taka zima jak teraz, dużo śniegu. Pojechałem z kolesiami do Zakopanego, oczywiście na tym, na parkingu żeśmy pośpiewali pod hotelem, żeśmy ciszę nocą zakłócili, śpiewając Mistrzem Polski jest Legia i tak dalej. Trenerem był Janas i rzeczywiście Legia była wtedy Mistrzem Polski, szykowała się do Ligi Mistrzów. Do Panathinaikosu, bo wyszła z grupy, ale z miejsca, które dawało dalej w Lidze Mistrzów grać. No i ten. No i następnego dnia rano. Oczywiście w każdej dyskotece w Zakopanem mnóstwo piłkarzy. Mnóstwo. Z różnych klubów, bo tam wszystkie kluby przyjeżdżały. No a tracić formę. No i ten. No i a trenerzy w tym czasie po pokojach w karty grali. No i ten. No, jeden trener się wyłamał, Paweł Janas, i wyrzucił wtedy zachlanie tego Maćka Szczęsnego, bramkarza, i napastnika. Kogo? Darusia Ciekanowskiego. No mocno poszedł, nie? Tak powiem szczerze, brutalnie, bo dwóch najlepszych. Znaczy moim zdaniem, bo tam każdy mówi, że Leszek Pisz, że to, że tamto, ale w sensie nazwisk to zdecydowanie ci byli, wiesz. No i takich dwóch wywalają na zgrupowaniu. Ciekana zresztą w ogóle już potem szybnęli. Także te zimy to były mocne. Natomiast a propos Dziekana, to jak czytałem te gazety, a ty żeś chorował,
to dziekan najciekawszą tą opinię wygłosił, którą zresztą, o, wyborczo, a propos makulatury, ale to w wersji elektronicznej widziałem, więc nie wiem, czy to w papierowej w ogóle było. Mianowicie taka opinia właśnie trochę pokrywająca się z moją, że dziekan jest zdziwiony, a ja go cenię jako komentatora, bo taki jest konkretny przynajmniej, że on się dziwi, że to, co w Legii zaczęto budować, zbudowano, to teraz jest niszczone, nie? Tak dosyć ostro, brutalnie. I że teraz jest to niszczone. I tak sobie pomyślałem, no jemu chodziło głównie o Nikolicza, bo wydaje mi się, że to są porównywalni zawodnicy, że taki, co stoi na, wiesz, w napaści, na środku i musi strzelać bramki, nie? No, dziekan też był królem strzelców, tak jak Nikolicz. Dziekan strzelił 20 chyba, no to nie za dużo, no ale biedna bramka dziekana to była ładniejsza niż 10 bramek Nikolicza, nie? Poprzedzona serią driblingów. Nikolicz nie był liber. Tak, także nie, no dziekan to w ogóle inna klasa, klasa światowa, no ale szczegół. W każdym razie mówię, to zdanie mi się bardzo, bardzo mi się podobało. Aha, brałem morfinę, by śpiewać, boję się, że umrę. Czego ona się boi? No każdy umrze przecież. Nawet młodzi umierają ludzie. No. No dobra, w każdym razie superaczka mamy. Tu mamy jeszcze gdzieś przegląd chyba. Jest jeszcze przegląd. Tu jest coś, co mi się nie podoba. Mianowicie, wiesz, że Karol Bielecki kończy karierę, nie? Mhm. I wiesz, że świetny, dzielny chłopak, odważny, że z tym okiem to wszystko, tak. I tak dalej, że wygrał Ligę Mistrzów w tym roku z Viva Kielce, tak? Czyli takie zwieńczenie klubowej kariery, no mega, mega, mega super, super i coś, ale sponsorem tego, wiesz, to jest sponsorem kadry piłkarzy ręcznych, ja, na przykład kaloryfer weź, grzeje, to no, znaczy, że płacę rachunki tak. PGNiG-e, tak? Wyjątkowo, najdroższy gaz w Europie. PGNiG płacę rachunki, a oni co robią z moimi pieniędzmi? Kupują całostronicowe reklamy. Głosuj na Karola Bieleckiego w przeglądzie na tym. I tu jest coś takiego właśnie, bo samo to, że ktoś sponsoruje i daje sobie reklamy, ma do tego prawo, ale jest coś takiego. Głosuj na Karola i wygraj BMW serii 1 i 20 tysięcy złotych. No to jest kupowanie głosów. Prawda? To jest tak jak niektórzy jak kandydują do Sejmu, to stawiają kiełbasy i browar, nie? Żeby tylko na nich głos oddać. No to jest kupowanie głosów. Powinno być to, zwłaszcza to państwowa firma, którą ja sponsoruję. No bo ja płacę tam i na pensję prezesa, na wszystko, nie? Pensję sekretarki, mam nadzieję, że ładna chociaż, nie? To, że przynajmniej warto. I ten, i ja kurde muszę patrzeć, jak oni kupują głosy dla Bieleckiego za BMW. No to wiadomo, że dużo gamoni, to myśli sobie, a nie zaszkodzi, ta BMK może spadnie, nie? No, no i teraz Karol, które by miejsce nie zajął, życzyłbym jak najwyższego oczywiście, wiadomo, że nie będzie w pierwszej dwójce, ale może tam gdzieś być jakiś piąty, szósty, w każdym razie, żeby był w dziesiątce, wyszedł na scenę, no to za, oczywiście za Kielce, nie za kadrę, bo ta kadra gra beznadziejnie i coraz gorzej, zwłaszcza w tych fazach, kiedy już się dochodzi do gry o medale, czyli do pierwszych konkretnych meczów. No więc ten. I teraz jak będzie ten szósty, to ja nie wiem, czy on będzie za BMW szósty, czy za uznanie kibiców. Bez sensu. Natomiast w historii przeglądu były już takie samochodowe, różne wałki. Na przykład pamiętam, jak Otylka wygrała. A wiesz, kto wygrał? Kto wygrał samochód? No. Który był losowany? Babcia Otylki. A ja tam się tak wysłał kupon i Jezus Maria, wylosowałem tego. A Otylka ma chłopaka, jest w ciąży. Otylka zaciążyła. A gdyby naprawdę ta babcia wylosowała? No właśnie, tak, ale co, podejrzenie, tylko dlatego, że jest, że jest babcią. Nie, ja uważam, na przykład są takie zasady, że nie startujesz w konkursach, których prowadzi twoja firma, bo jest to tak zwany konflikt interesów. Ja na przykład pisuję dla Zetki, no to nie gram w tym, no w takim, wiesz, konkursie SMS-owym, chyba że SMS-y serce, pomóc dzieciom, tak? A ten, ale nie tego. I oczywiście każdy niech sobie gra, tylko jeżeli babcia Otylki wygrywa samochód, to mnie to już po prostu, wiesz, mnie to już odrzuca. No zwłaszcza, że Otylka wówczas, bo babci to powinna kupić samochód, tak? Wiesz, gortat swojemu tacie, nie? Żeby tata się po gazetach nie spłakiwał, że nie ma czym jeździć, wiesz, nie? Inna rzecz, że ten tato to naprawdę taki smutek, że ja nie wiem, czy ten młody to po prostu sobie pomyślał, stary,
Wiesz co, za to jak się zachowywałeś, to tobie nawet rower się nie należy. Tak mogło tak być, nie? Mogło tak być. W każdym razie dobra. Patrzymy, maszyna kontę zatrzymana. Oczywiście typowałem wczoraj. No i co ja typowałem? Że maszyna kontę będzie zatrzymana. Ale poczekaj, bo ja wiesz, wróciłem 11. Słuchaj, 2-0. Kurde, balans. Typowałem 3-0. Typowałem 3-0 i ten. I powiedziałem, bo ja typuję dla Buka. I typowałem 3-0, ale jestem szczęśliwy. Nawet uwierz mi, że teraz to zobaczyłem, bo wróciłem po 23 i mówię, kurde, już nie obejrzę, to taki meczek na Wembley zajebisty. I statystycznie rzecz ujmując, Tottenham walił w dwóch ostatnich meczach po 4 sztuki. Dele Alli cały czas, ale jaką on ma dynamikę, jak on fajnie biega na Euro, to był cień w ogóle. Bo on grał w 11 przecież. No. A to w ogóle śmieszne, Arab w reprezentacji Anglii to są już jaja. To prawie jak kiedyś, nie wiem czy pamiętasz, Arab grał w Robin Hoodzie. I taki jest Robin Hood, książę złodziei. Tam gra, zdaje mi się, Kevin Costner Robin Hooda, a ten Arab, którego on z Ziemi Świętej przywozi ze sobą do Anglii. Kurde, kto go grał? Morgan Freeman. O, patrz, widzisz, tam Aleszą pojęcie od ciebie. To na szczęście. Chociaż od ciebie to żadna sztuka, myślę, lepszym pojęcie. I słuchaj, bo ty już jesteś z pokolenia googlaczy. Czyli wiesz, niczego nie zapamiętują, bo sobie szukają. I ten. Tak, i Arab, to przed Dele Alli był Morgan Freeman, nie? W kadrze Robin Hooda. Ale wytypowałem 3-0, ale wyłącznie z jednego powodu, ze statystycznego, że Chelsea no, nie może wygrać 100 meczów pod rząd, bo nikt nigdy nie wygrał. No kiedyś tam, wiesz, to Ferencvaros wygrał wszystkie mecze przez cały sezon, w latach 30. Ale lepiej się tego nie robić, bo potem zdobywać czwarte miejsce non-stop, to się nie opłaca. Tak, no i w każdym razie tylko wytypowałem 3-0, ale tak sobie pomyślałem, Jezu, tak Wembley to by zobaczyło taki mecz, nie? Ach, było świetne. Szkoda, że Harry nie strzelił tej trzeciej. Ale ty meczu nie oglądałeś oczywiście. Oglądałem. A, oglądałeś, no to powiedz mi, czy Harry miał szansę na trzecią? Wiesz co, nie, Harry to w ogóle nie mógł się ogarnąć z przyjmowaniem piłki i oddawaniem jej. Ale za to Dele Alli strzelił dwa razy taką samą bramkę i Eriksen zaliczył taką samą asystę, to są identyczne. No ale to ci powiem tylko tyle, że jak są te drużyny, Chelsea, Liverpool, Tottenham, bo oni tak łykają. Tottenham już się robi my. Tottenham. To i City, i no Arsenalu nie lubię, ale to wiesz, przez Wengera, już dawno bym go zmienił. I potem United, to z sześciu, no nie, dobra, Arsenal też lubię, chociaż nie wiem za co. To z tych sześciu klubów lubię wszystkie sześć. A potem jest 9 punktów przerwy, także wreszcie mistrzem Anglii będzie ktoś, kogo lubię. Bo z Leicester to lubiłem dwóch zawodników, ale nie lubiłem klubu, nie? No bo dziura wiocha, nie ma co w ogóle gadać, nie? A ten, natomiast, Fabiański już ma 45 puszczonych, dobra. Przy Tottenham, przy Lorisie 14, to jest 3 razy więcej, no. I przy Chelsea, kto tam w Chelsea broni? Courtois. Tak jest, Thibaut. Nie, tak nawet widzisz, a propos pamięci, bo ja też już mam sklerozę, i tak się wczoraj wieczorem zastanawiałem, kto wiesz, kto tam broni. Mówię, kurde, musi ktoś dobry bronić. Bo oni jak tyle wygrywają i nic mi do głowy nie przychodziło. Pech Drągowskiego, debiutu nie będzie. Dobra, to wam powiem tylko półtora miesiąca przerwy. To wam tylko powiem śmieszną historię. Moim szefem w piłce nożnej był Jerzy Lechowski, naczelnym, a jego syn Leszek, zwany Rebusem, grał w Legii, a trenerem Legii był przyjaciel Lechowskiego, Kazio Górski. No i w związku z czym Lechowski codziennie wyzwaniał do Kazia Górskiego, mówił: Kaziu, to kiedy ty wystawisz Leszka? Jest w świetnej formie. A Kaziu mówi: tak, przyglądamy się Jureczku, przyglądamy się, wiesz, jak przyjdzie czas, to do tego. No i Kazio tak na mimochodem mówi: co ja mam zrobić z tym Lechosiem? To mi wciska tego Leszka, ten Leszek to w piłkę nie umie grać, to nieporozumienie. Nie? No i raz Lechosiu do pracy przychodzi do piłki nożnej i mówi: Leszek do pierwszej drużyny został powołany na mecz tego, ale pech, bo on ma akurat nogę skręconą. A Kaziu mówi: w odpowiednim momencie został dokoptowany. I tego, no i ziom po prostu inwalidę powiedział, że i tak
nie zagra, bo nie będzie mógł po prostu. Także tak to bywa. A dlaczego miał ksywkę Rebus? Mianowicie miał zagrania absolutnie nie do przewidzenia. Na przykład Lechosiu rysował bramkę, linię końcową i mówi tak, Leszek wykonuje rzut rożny, piłka leci do środka boiska, ale tam nagle zakręca i wpada w okienko. Na co każdy, ponieważ ta opowieść się powtarzała co trzy dni, to każdy mówił, panie Jurku, ale to wbrew prawom fizyki. Na co Lechosiu mówił, no właśnie! No, także stąd był rebus i tyle. No dobra, smutno mi się teraz czyta przegląd, jak jest na końcu piłka nożna, a na początku te skoki, takie jakieś podskoki, no ale to dobra, spokojnie, to jeszcze tylko, proszę, pora rozprawić się z legendą Parfianowicz, tu pisze komentarz, Anita Wodarczyk, to Krzysztof Ignaczak, igła, no może dojdę do tych stron, ale teraz, ale Krzysztof właśnie, powiedz mi, czy były takie dziewczyny w Suwałkach? Popatrz na zdjęcie, potem pokażę widzom. Były takie ładne dziewczyny. Wiesz co, nie było olimpijek. Nie było co? Olimpijek nie było. Olimpijek nie było, ale nie powiedziałeś, czy były takie ładne dziewczyny. No więc ja nie powiem, to będzie ta zagadka. Ale o tych dziewczętach, to będzie oczywiście sportowiec roku. Sportowiec roku, jest na tym zdjęciu, jest Soté. To Janek Atlas mówił tak, Paweł, 10 kilo żywej pipy i 15 kilo podpipia. No jak Boga kocham, no żeby to nie był cytat, to w życiu bym tego nie powiedział.